Spotkanie Mojżesza z Jetrą. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro. Zobacz przypis do rozdział 3, wers 1. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że wyprowadził Pan Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał na imię Gerszon, bo powiedział Mojżesz: jestem przybyszem w obcej ziemi. Porównaj z rozdział 2, wers 22. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Hebrajskie: Bóg mój pomoc. Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą. I polecił donieść Mojżeszowi: ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem dopytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: niech będzie błogosławiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Tekst skażony różnie poprawiany. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary wiesiadne. Aaron i wszyscy starsi Izraela przyszli, by z teściem Mojżesza wziąć udział w uczcie przed obliczem Boga. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud, i stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy też Mojżesza widział to wszystko, co czynił on dla ludu, powiedział do niego: czemu ty sam nie się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz odpowiedział swemu teściu: lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj mnie, dam ci radę, a Bóg niechaj będzie z tobą. Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedkładaj Bogu jego sprawę. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i wskazuj mu drogę, jaką winien chodzić i uczynki, jakie winien spełniać. Droga w języku biblijnym oznacza trzymanie się w życiu pewnych zasad etycznych, stylu postępowania. W Nowym Testamencie jest synonimem religii chrześcijańskiej, niekiedy kościoła. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojnych i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem. Już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką.
aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni Tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Będziesz w ten sposób odciążony, gdyż z Tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg Ci to nakaże, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich zwierzchnikami ludu, przełożonymi nad 1000, nad 100, nad 50 i nad 10, aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali. Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju.